że Ania jest reprezentantką w wyborach Miss Głuchy. Osób głuchych, tak? Opowiedz o tym, jak to się stało, że w tych wyborach będzie Ania brała udział. Zawsze oglądałam wybory Miss osób słyszących. Też dużo osób z rodziny mi mówiło, że powinnam też wystartować, no ale jeszcze byłam za młoda. Wszyscy mówili, że jestem szczupła, wysoka i że powinnam startować w tym konkursie. Jak znalazłam ogłoszenie, że jest nabór do tego konkursu, więc stwierdziła, że spróbuję. Mhm. I się udało. Jestem Polką, jestem głucha. Tak samo jak osoby słyszące chciałabym, żeby to tak było odbierane, że jesteśmy równi. Sama sobie staram znaleźć kogoś do makijażu, do włosów, bo z tym jest trochę problem. Sukienki sama sobie spróbuję wybrać, koleżanki mi tam pomagają. No, z tym jest faktycznie problem, żeby znaleźć dobrą sukienkę, żeby to było dobre, ładne, więc tego naprawdę jest bardzo dużo. Udało mi się załatwić dla niej wsparcie finansowe, bo wiadomo, że ten konkurs to są bardzo duże wydatki. Oferujemy jej także pomoc tłumacza języka migowego, po prostu w każdej sytuacji, kiedy będzie go potrzebowała. Mhm. A jak na co dzień Ania sobie radzi z barierami komunikacyjnymi? Staram się normalnie żyć, no, z rodzicami żyję, no, szukam pracy, ale jest naprawdę bardzo ciężko, jest dużo barier. Jak zobaczą, że składam CV, no to raczej one są gdzieś tam chowane do szuflady. Jak widzą, że jestem osobą głuchą, to od razu już nie chcą przyjąć do pracy. I tak naprawdę do teraz, no, tej pracy nie mogę znaleźć. Nie mam gdzie pójść tak naprawdę, bo tłumacz jest bardzo potrzebny. Bardzo często nie ma kto tłumaczyć, więc tak naprawdę od razu możemy się połączyć. W pracy to samo, tak naprawdę od razu można skorzystać z tego tłumacza. W sklepie, jeżeli chcemy się skomunikować, to jest ta sama sytuacja. Tak naprawdę wszędzie ten tłumacz jest potrzebny, w każdej sytuacji, bo my sobie nie radzimy z rozmową z osobą słyszącą, więc tutaj jest tak naprawdę możliwość wykorzystania takiej usługi. Teraz jesteśmy połączeni z tłumaczem języka migowego, więc jeżeli na przykład ktoś by chciał skorzystać, porozmawiać z Anią, to w tym momencie mamy taką możliwość. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak wielu osobom Pan pomaga tłumacząc przez aplikację? No, dużo osób i różne osoby. Czasami zakupy trzeba pomóc zrobić, czasami gdzieś się zgubiła paczka wysyłana przez jakieś biuro, ale najwięcej to telefony. Proszą na przykład głusi, żeby zadzwonić w jakiejś sprawie, bo oni nie mogą. No. Ale też w szpitalach, na kolei, też w urzędach miasta, więc w wielu miejscach. Głuchą osobę, to może rozmawiać. Nie? Ja mogę tłumaczyć w jedną stronę i w drugą stronę. To, co mówi słysząca osoba, to ja mogę migać. A jak głuchy miga, to ja mogę mówić, więc nie ma trudności. No i właśnie teraz mamy taką sytuację. Pan Piotr nas nie słyszy i teraz Ania tłumaczy nas. Tak. Mhm. Wydaje się, jeżeli chodzi o głuchych, że spośród wielu niepełnosprawności, akurat ta niepełnosprawność, rzeczywiście najbardziej wskazuje na wykluczenie. No bo brak kontaktu, brak komunikacji jest równoznaczny z wykluczeniem. Czy rzeczywiście tak jest? Jak to wygląda? Tak, to prawda. Tak, jest, tak właśnie jest. Że ludzie myślą, że osoba głucha czegoś nie potrafi. Tak naprawdę oni potrafią zrobić wszystko tak samo jak każda osoba słysząca. To komunikacja tylko. Mamy ręce, możemy wszystko robić tak naprawdę. Nie musimy rozmawiać tak jak słyszący. Ale ręce mamy do pracy i często jest tak, że słyszący myślą, że my niczego nie umiemy, albo że no każdy, no jesteśmy tacy sami jak słyszący po prostu. A często jednak jesteśmy traktowani jakoś niżej. Na przykład mówi Ania o swoich osobistych doświadczeniach, tak. Na przykład kontakt w urzędzie pracy, że jest bardzo ciężko, że właściwie nie działa tak naprawdę, że nie otrzymuje żadnego wsparcia. Zaczyna się od 19 października do 29.
Finał, ten główny konkurs jest 27 października w Kasercie we Włoszech się odbywa ten konkurs. Z Polski ona jest reprezentantką jako kobieta jedna, bo jeszcze jest przez kandydat płci męskiej. Jeszcze jest jeden projektant, który jedzie i model też.